Cześć, z tej strony Karolina Sobańska. Witam Was w 118 odcinku mojego podcastu, czyli w programie, do którego co tydzień zapraszam wyjątkowych gości i rozmawiam z nimi o zdrowiu, ekologii i świadomym życiu. Dzisiaj dla odmiany gościa nie będzie, bo mam dla Was odcinek solowy, poniekąd odcinek specjalny, dlatego że rozpoczyna on 3-odcinkową serię tutaj w programie, która powstaje we współpracy z Fundacją Marka Kamińskiego. Już za chwilę opowiem Wam o zdrowych nawykach, które udało mi się wprowadzić do mojego życia w tym roku. Oczywiście, kiedy nagrywam ten podcast, doświadczamy trudnego czasu zarówno w Polsce, jak i na świecie. Przed nami wiele niewiadomych i wydaje mi się, że teraz szczególnie istotne jest zadbanie o siebie. Wiosenna fala pandemii była dla mnie okresem naprawdę głębokiej autorefleksji, bo w końcu znalazłam przestrzeń na wprowadzenie zmian, na które wcześniej nie miałam czasu. I jak pewnie wiele innych uprzywilejowanych, zaznaczę tutaj, osób, które nie musiały martwić się o pracę i o przetrwanie, starałam się wykorzystać ten czas jak najlepiej, szczególnie właśnie na zadbanie o siebie i na tak zwany self-care. Wierzę, że te wskazówki, którymi podzielę się z Wami dzisiaj, będą dla Was może inspiracją i wsparciem tej jesieni i zimy. Zachęcam Was też do posłuchania odcinka 78 podcastu, do którego zaprosiłam ekspertów, by pomogli nam zachować spokój i zatroszczyć się o siebie w tym trudnym czasie. To jest pierwszy z 3 odcinków, które powstają pod patronatem Fundacji Marka Kamińskiego. Jest to fundacja, która zajmuje się między innymi pomocą osobom potrzebującym i tworzeniem programów edukacyjnych. Zakładam, że pana Marka Kamińskiego nie muszę nikomu przedstawiać. Jest to wybitny polski podróżnik i innowator, który jako pierwszy człowiek na świecie zdobył w jednym roku oba bieguny bez pomocy z zewnątrz i pobił tym samym rekord Guinnessa. I bardzo możliwe, że to właśnie z nim posłuchacie rozmowy za tydzień. Fundacja obejmuje patronat nad 3 odcinkami podcastu z uwagi na kampanię 5 kroków na biegun. Jest to wyzwanie organizowane w mediach społecznościowych Fundacji Marka Kamińskiego, które ma na celu inspirować do wprowadzania dobrych zmian w swoim życiu w obszarach aktywności fizycznej, odżywiania i zdrowia psychicznego. Także wszystkie te tematy są bardzo bliskie mojemu sercu, no i bezpośrednio związane z treściami, które pojawiają się w programie. Wyzwanie jest prowadzone na bazie metody biegun, czyli autorskiego rozwiązania Fundacji Marka Kamińskiego, które powstało w oparciu o jego doświadczenia zdobyte podczas ekstremalnych wypraw. Jest to metoda, która pomaga w kształtowaniu nawyków, wprowadzaniu pozytywnych zmian i zmienianiu siebie na lepsze. W kolejnych odcinkach porozmawiam z Markiem Kamińskim o tym, czego nauczyły go jego niezwykłe wyprawy, a także zaproszę do siebie psycholog Małgorzatę Pióro, aby porozmawiać o planowaniu i realizowaniu celów w obecnych czasach, czyli w czasach niepewności. A teraz zapraszam Was do wysłuchania tego solowego odcinka, w którym podzielę się moimi dobrymi nawykami w kontekście wspomnianych wcześniej 3 obszarów, czyli aktywności fizycznej, zdrowego odżywiania i zdrowia psychicznego. Opowiem Wam o tym, dlaczego postanowiłam je wprowadzić i jak mi się to udało. Jednak jeszcze słowem wstępu chciałabym dodać, że wspomniane przeze mnie 3 kategorie w moim odczuciu nakładają się na siebie, dlatego nie sposób mówić o nich niezależnie, bo zdrowie psychiczne, jak i zdrowie fizyczne są ze sobą połączone i nieustannie na siebie oddziałują. Powiedziałabym wręcz, że są jednością, ponieważ moje podejście do zdrowia i do dbania o siebie jest holistyczne, całościowe. Głęboko wierzę w połączenie ciało, umysł, duch, o czym zresztą mówię w moim e-booku Holistyczne Pozdrowienia, w którym opowiadam o mojej historii i filozofii zdrowego stylu życia. Dostaniecie go na mojej stronie karolinasobańska.com/sklep, co jest oczywiście, tak jak wszelkie odnośniki, podlinkowane w opisie. Ale dodatkowo chciałabym też zaprosić Was do posłuchania odcinka 102, w którym moje ulubione ekspertki mówią o tym, czym dla nich jest zdrowy styl życia. Mam nadzieję, że ten odcinek będzie dla Was taką zachętą do refleksji nad tym, co w naszym życiu, w naszej codzienności można ulepszyć i wręcz motywacją do działania. Także zapraszam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj opowiem Wam o 6 nawykach, po 2 do każdej kategorii i też odsyłam Was do odcinka 83, który jest poświęcony właśnie budowaniu zdrowych nawyków. Jest to rozmowa z Magdą Hajkiewicz
i bardzo, bardzo Wam też ją polecam. I zacznę od zdrowia psychicznego, ponieważ moim zdaniem jest to temat absolutnie nadrzędny. U mnie też wielokrotnie pojawiły się podcasty właśnie związane z tą tematyką, czy to podcast 32 o psychoterapii, czy 110 o jesiennej melancholii i depresji, też bardzo aktualny na dzisiejsze czasy. Natomiast moim pierwszym nawykiem, z którego jestem bardzo, bardzo, bardzo dumna, jest codzienna medytacja. Ja zaczęłam medytować pierwszy raz dobre 4 lata temu, albo i nawet 5 lat temu, kiedy jako studentka mieszkałam w Szkocji i mówiąc wprost, moją współlokatorką była bardzo niezrównoważona osoba. Przeżywałam dosyć ciężkie chwile i trudno mi było czuć się dobrze w swoim własnym mieszkaniu, co naprawdę było nieprzyjemnym doświadczeniem. I wtedy sięgnęłam po medytację, ponieważ wierzyłam, że pomoże mi ona poradzić sobie ze stresem i mogę spokojnie powiedzieć, że uratowała mnie właśnie w tamtym ciężkim czasie. Zaczęłam medytować z aplikacją Headspace, którą Wam bardzo serdecznie polecam. Ja wykupiłam do niej dostęp na dobry rok i rzeczywiście korzystałam z niej długo, ale jak to bywa w życiu? Jak tylko się wyprowadziłam, to medytacja poszła w odstawkę i przez kolejne lata ona była ze mną raz na kilka miesięcy, wtedy kiedy jej potrzebowałam zazwyczaj, czyli to było takie moje koło ratunkowe. Ale mogę spokojnie powiedzieć, że od marca medytuję codziennie i jest to nawyk, który mam nadzieję, że zostanie ze mną do końca życia. Zaznaczę jeszcze, że medytowanie nie ma nic wspólnego z religią, nie ma też żadnej konkretnej instrukcji, jak należy to robić. Istnieje wiele różnych technik, ale generalnie chodzi tu o spokojne przyglądanie się swojemu oddechowi, o staranie się nie myśleć o niczym, a konkretnie pozwalać, żeby myśli wpadały i wypadały, o nieprzywiązywanie się do nich. I to jest w zasadzie cała filozofia, tylko tyle i aż tyle. Ja zaczęłam medytować w marcu, czy też w kwietniu z Magdą Madalena Yoga na Instagramie. Też Wam oczywiście Magdę podlinkuję. Jest to prowadzona medytacja, w której Magda mówi do nas, pomaga nam wracać do swojego oddechu i nie skupiać się na myślach. Jest to 10 minut i jest to krótko i długo zarazem. Są osoby, które medytują 2 godziny, są takie, które robią to przez 2 minuty. Wydaje mi się, że każdy czas jest dobry. Ważne, żeby po prostu próbować. I na początku naprawdę polecam Wam medytowanie z kimś, czy też z aplikacją, czy właśnie z takim live'em. Ale z czasem też kolejnym etapem jest medytacja samemu, bez nikogo, bez żadnego rozpraszacza. Myślę, że jesteśmy tak bodźcowani przez cały dzień, że znalezienie nawet tych 10 minut w ciągu dnia na nie patrzenie w ekran może być dużym wyzwaniem i myślę, że warto je podjąć. No i oczywiście zapomniałam dodać, że Magda była gościnią mojego podcastu, to był chyba odcinek 91. Tak jak mówię, wszystko Wam tam linkuję, gdybym te numery pomyliła. I opowiada o tym, w jaki sposób medytacja może wpływać korzystnie na nasze życie. Ja mogę Wam powiedzieć, że jest to dla mnie wspaniały rytuał i nie wyobrażam sobie bez niego mojej codzienności. A jeśli chodzi o argumenty naukowe, to badania dowodzą, że medytacja jest skuteczna w obniżaniu poziomu stresu, lęku, wpływa pozytywnie na nasz sen, na nastrój i pomaga też w leczeniu wielu zaburzeń, w tym depresji. Drugą rzeczą, o której chciałam Wam powiedzieć w kategorii zdrowie psychiczne, są weekendy bez Instagrama. I tutaj wracam do tematu przebodźcowania. Żyjemy w świecie, gdzie w kółko atakują nas różnego rodzaju stymulanty, czy też reklamy, nasz ekran, powiadomienia, telefony, nawet podcasty. No stop, jesteśmy podłączeni do technologii i zastanówmy się, kiedy pozwalamy sobie po prostu na bycie w tu i teraz, na bycie w świecie rzeczywistym, kiedy nie mamy kontaktu z tym wirtualnym. Myślę, że naprawdę w przypadku większości z nas dosyć rzadko. Ja wpadłam na pomysł weekendów bez Instagrama właśnie podczas pandemii wiosennej. Co ciekawe, ja nigdy nie byłam, wydaje mi się, że nie jestem uzależniona od telefonu ani od mediów społecznościowych. Wręcz ludzie zazwyczaj spodziewają się, że jestem bardziej aktywna.
na Instagramie, że mój telefon jest przedłużeniem mojej ręki, a w porównaniu z większością ludzi ja naprawdę bardzo mało z tego telefonu korzystam. I też to widzę w przypadku jakichś spotkań towarzyskich. Natomiast podczas lockdownu wiosennego cały świat przeniósł się wtedy do online'u, zajęcia działy się w internecie, wszyscy starali się utrzymywać ze sobą kontakt, więc to było bardzo ciekawe, ale jedyny sposób, żeby być na bieżąco, to było bycie przed ekranem i ja mogę Wam spokojnie powiedzieć, że zaczęłam wtedy go nadużywać i moje statystyki na telefonie skoczyły, bo myślę, że każdy z nas po prostu trzymał się tego internetu jak takiej namiastki normalności. Ale właśnie wtedy zauważyłam, że mam takie odruchy sięgania po telefon w sytuacjach, w których wcześniej mi się to nie zdarzało i postanowiłam coś z tym zrobić. I tak właśnie wpadłam na pomysł weekendów bez Instagrama, bo wtedy rzeczywiście zaczęłam doceniać to, jak wygląda moje życie na żywo. Ja zapominałam o tym, że istnieje ten świat internetowy i była to dla mnie niesamowita ulga. Czas na docenienie relacji z bliskimi, czas na porobienie tych analogowych rzeczy, takich jak czytanie książek, pójście na spacer, czy poleżenie na hamaku, pogotowanie, gotowanie, robienie pięknego obiadu i nie robienie zdjęcia temu obiadowi. Także choć może to brzmieć trywialnie, myślę, że w sytuacji, w której żyjemy w czasach uwieczniania wszystkiego, to robienie rzeczy dla samego robienia, wiedząc, że nikt się o tym nie dowie, oprócz Twoich bliskich, którzy, jeżeli mieliście taką możliwość oczywiście, byli wśród Was, to jest coś naprawdę pouczającego i bezcennego. Też mówiłam zresztą o tym jako gościni podcastu u Owsianej parę miesięcy temu, że mam wrażenie, że ten czas właśnie wiosennego lockdownu miał takie różne fazy. Miał właśnie fazę, gdzie wszyscy czuli, że to są wakacje. Miał fazę zadbaj o siebie. Potem był po prostu maraton i wyścigi, kto zadba o siebie bardziej, a potem kto będzie bardziej produktywny, kto otworzy firmę i zrobi 5 nowych projektów. I myślę, że to środowisko internetowe w tamtym czasie mogło też być dla wielu osób nieco toksyczne i mi również się to udzieliło, choć jestem tutaj po obu stronach barykady, też jako twórczyni, ale też jako osoba, która ten content konsumuje. Także polecam Wam bardzo, ja w piątki wieczorem odinstalowuję Instagrama, mogę tylko powiedzieć, że zrobiłam wyjątek podczas wakacji, bo kiedy byłam na wakacjach z założenia starałam się nie pracować, więc też nie czułam tego uzależnienia, bo to jest w ogóle też ciekawe, to taka bardziej prywatna dygresja z mojej strony, że dla mnie media społecznościowe to jest bardziej praca niż taki czas wolny. Więc ja, kiedy chcę mieć czas wolny, to ja odkładam telefon. Raczej rzadko mi się zdarza scrollować dla siebie, za to kiedy podchodzę do tego bardziej, nie chcę mówić zawodowo, bo to też sprawia wrażenie, jakby to była jakaś po prostu mordęga, ale kiedy podchodzę do tego z myślą o podcaście, o wrzucaniu wartościowych treści, to rzeczywiście to potrafi zabierać mi bardzo dużo czasu i potrafi mnie też bardzo stresować. No bo tak jak wiecie zapewne, te wszystkie powiadomienia, ta cała technologia, ekrany, to są stresory i nasz organizm jest ciągle w takim trybie przetrwania i właśnie, tak jak powiedziałam wcześniej, przebodźcowania. I bardzo Wam polecam w ogóle program, film dokumentalny na Netflixie, o którym też mówiłam wielokrotnie, jest to Social Dilemma. Film właśnie o tym, w jaki sposób społeczeństwo jest uzależnione od mediów społecznościowych i tam zdradzają sekrety powstawania tych wielkich platform jak Facebook, czy Twitter, czy Instagram. Ludzie, którzy byli ich kreatorami i którzy po prostu się z tej zabawy wypisali, bo zobaczyli, że stworzyli potwora. Także polecam Wam sobie to sprawdzić i też odsyłam Was do 107 odcinka podcastu, czyli do rozmowy z Janem Zygmuntowskim o tym, co się dzieje z naszymi danymi w internecie, w jaki sposób są one wykorzystywane przez wielkie korporacje i w jaki sposób niestety jesteśmy bardzo podatni na manipulacje. Także to jest dosyć poważny temat, ale wydaje mi się, że bardzo istotny właśnie w tym świecie, który jest teraz tak zdominowany przez bycie w mediach społecznościowych. Także jeśli chodzi o moje zdrowie psychiczne, to w tej bardzo szerokiej kategorii postanowiłam wyróżnić właśnie codzienne medytowanie oraz weekendy bez Instagrama i zachęcam Was do przetestowania obu tych rozwiązań. I teraz chciałabym przejść do drugiej kategorii, czyli do
aktywności fizycznej. I pierwszą rzeczą, którą wprowadziłam w tym czasie w 2020, jest codzienny ruch. Ja, słuchajcie, zawsze byłam osobą sportową, wysportowaną. Od dziecka różnego rodzaju rzeczami się zajmowałam. Był to tenis, było to pływanie, była to siatkówka i też taniec przez wiele, wiele, wiele lat. I potem, kiedy przygotowywałam się do matury, miałam mniej czasu na ćwiczenia, a wtedy właśnie dosyć sporo tańczyłam. Przestałam ćwiczyć. I po tej krótkiej przerwie, jeszcze też jeżdżę na nartach, o, strasznie szybko mówię, słuchajcie, jak się za bardzo wczuwam, więc mam nadzieję, że mnie rozumiecie. I to, czuję, że mam takie fazy, że albo mówię tak bardzo wolno i cedzę te słowa, albo jest takie przyspieszenie i nic nie można zrozumieć. Ja w każdym razie, potem nastąpił taki okres, kiedy nie ćwiczyłam i w mojej głowie ćwiczenia niestety zaczęły być utożsamiane z męczarnią, z czymś nieprzyjemnym, z czymś, co robi się jako obowiązek po to, żeby być w dobrej formie. I ja sobie wymyśliłam, że ja nie lubię ćwiczyć. W międzyczasie do mojego życia wkroczyła joga bardzo powolutku, na pierwszym roku studiów. I ona też ze mną była, tak jak medytacja, przez te wszystkie lata, raz na kilka miesięcy, jak gdzieś mieszkałam, na przykład w Berlinie, chodziłam 2 razy w tygodniu na jogę. Czasami podejmowałam jakieś wyzwanie jogowe na kilka tygodni, ale to przychodziło, odchodziło. Jednocześnie nie traktowałam jogi za bardzo jako tak zwany właśnie workout, tylko jako taką dodatkową aktywność, ale sport ogólnie kojarzył mi się źle, co było bardzo smutne teraz, jak na to patrzę z perspektywy czasu, ale też zbierając wiedzę na temat zdrowia, wiedziałam, że trzeba się ruszać. Znam też bardzo dużo osób, które lubią aktywność fizyczną i pamiętałam siebie jako osobę, która robi to często i wierzę, że mój jakiś instynkt prowadził mnie ku tej zmianie. W każdym razie przyszedł lockdown i ja stwierdziłam, dobrze, no nie ma wymówek, czas podjąć wyzwanie jogowe. Co ciekawe, to się nie nazywa w ogóle wyzwanie, bo polecam Wam bardzo taką joginkę na YouTubie, która jest bardzo, bardzo popularna. Jest to Yoga with Adrienne i ona prowadzi podróże jogowe, to są yoga journeys 30-dniowe co roku, to jest chyba przez cały styczeń i postanowiłam podjąć jej wyzwanie jogowe o bardzo adekwatnej nazwie Home, które powstało w tym roku w styczniu i sama Adrienne chyba nie wiedziała, że będzie ono tak pasujące na obecne czasy i podjęłam to wyzwanie jogowe i słuchajcie, od tego czasu mogę powiedzieć, że nie było dnia, kiedy bym tej jogi nie zrobiła i teraz nie zrozumcie mnie źle, czasami to jest naprawdę 5 minut rozciągania, bo bądźmy realistami, nie każdy dzień jest taki, że możemy sobie rozłożyć matę i robić 1,5-godzinną praktykę asztangi, ale tutaj chodzi o tą systematyczność. Ja głęboko wierzę w to, że naprawdę całym sukcesem jest stawianie się na macie. Całym, nawet nie połową sukcesu, tylko stawianie się na macie robi całą robotę. I ja krok po kroku, robiąc te ćwiczenia każdego dnia, zrozumiałam, jak bardzo dobrze to wpływa na moje samopoczucie. Na to, że mam takie poczucie, że zrobiłam coś dobrego dla siebie i osiągnęłam coś danego dnia. I to też jest moim zdaniem szczególnie ważne w czasach, kiedy mamy ograniczone możliwości, w czasach lockdownu, kiedy często czujemy się bezużyteczni i nasze dni wydają się być takie jałowe, to odhaczenie sobie tej jogi naprawdę daje dużą satysfakcję, powiem Wam szczerze. Ale ja, kiedy już wprowadziłam ten nawyk, nie umiałam sobie wyobrazić dnia, kiedy by tej aktywności nie było, bo ten dzień wydawał się przez to taki niekompletny i to była niesamowita zmiana, niesamowity progres też w moim myśleniu. Ja zrozumiałam, że ćwiczę po to, aby moje ciało było sprawne, żeby ono mi długo służyło, żeby ono było mobilne. I tutaj Was odeślę do podcastu z Anią Fritz-Fabianek. To jest podcast 71 właśnie o tym, że warto się ruszać przede wszystkim dla sprawnego ciała. Ale co ciekawe, myślę, że takie systematyczne ćwiczenia bardzo pokazują nam, na co stać nasze ciało. I to też była dla mnie wielka lekcja, że jeżeli stawiamy się na tej macie krok po kroku, dzień w dzień, to z czasem naprawdę widać progres i to są mięśnie na brzuchu, to jest siła, to jest jedna pompka więcej i tu nie chodzi o żadne wielkie osiągnięcia czy prześcigiwanie się z kimś, ale tak jak to mówi właśnie moja przyjaciółka Owsiana, możemy się porównywać tylko ze sobą samym i to jest niesamowita satysfakcja. I powiem Wam, mam taką ciekawą historię właśnie z tego czasu wiosennego,
kiedy to na początku lockdownu, moim zdaniem, wszyscy stawali na głowie, bo też obserwuję dużo ludzi ze świata jogowego i miałam takie poczucie, że ja też chcę stanąć na głowie i pamiętam po kilku tych dniach wyzwania jogowego nieudolnie próbowałam coś zdziałać. Mówię, kurczę, przecież ja nigdy nie stanę na tej głowie, jestem słaby uszem, nie wiem co ja mam, czym ja mam to utrzymać w ogóle, jakim cudem ludzie stoją na tej głowie. I minął miesiąc i włączyłam sobie losową praktykę z Eli Wierkowską, której ćwiczenia też Wam bardzo polecam. Też uwielbiam ćwiczyć z Magdą właśnie Madalena Yoga, ale robiłam jakąś praktykę z Eli i to była chyba yoga na przebudzenie. I słuchajcie, w trakcie tej praktyki częścią sekwencji było stanie na głowie. Ja krok po kroku z Eli stanęłam na głowie. Ja byłam w takim szoku, ja się prawie popłakałam, zbiegłam na dół do mojej mamy i po prostu nie mogłam uwierzyć w to, że stanęłam na głowie. I nie stanęłam na głowie, bo moim celem było stanąć na głowie, tylko moim celem było sprawne ciało, dałam sobie czas, dałam sobie przestrzeń i systematycznie pracowałam i udało się. I spełniłam swoje marzenie w trakcie tej drogi, nieświadoma, że to był mój cel. Trochę się śmieję, ale to było super i to było niesamowite uczucie i dajcie znać, czy kiedyś coś takiego Was spotkało. Teraz, jeżeli chodzi o moją aktywność fizyczną, bo tak jak powiedziałam, codziennie jest to jakiś ruch i czasem jest to krótkie rozciąganie, czasem jest to jakaś praktyka jogi, u mnie zazwyczaj 20-30 minutowa i od paru miesięcy raz w tygodniu chodzę też na zajęcia tenisa. To było moje ogromne, ogromne postanowienie już od lat, żeby wrócić do tenisa, bo grałam przez kilka lat jako dziecko i chodzę na zajęcia z trenerką i daje mi to ogromną satysfakcję. I jeszcze jednym rodzajem aktywności, który wprowadziłam, jest yoga asztanga. Zapisałam się do studia w Warszawie, teraz oczywiście na zajęcia nie chodzę, ale staram się raz w tygodniu taką dłuższą, półtora godzinną właśnie sekwencję asztangi robić w domu. No w ogóle zachęcam Was, teraz to jest troszeczkę nieadekwatne, ale zachęcam do chodzenia na zajęcia też w rzeczywistości, ponieważ warto, aby specjalista raz na jakiś czas przyjrzał się naszej technice i zobaczył, czy sobie po prostu nie robimy krzywdy. Znowu przyspieszyłam niesamowicie. Natomiast przechodzę, słuchajcie, do mojego czwartego nawyku i drugiego z kategorii aktywności fizycznej i jest to spacer. Spacer jest moją ukochaną formą aktywności fizycznej. Ja spaceruję codziennie i choćby nikogo przekonywać, że spacerowanie nam służy, szczególnie, że robienie kroków stało się ostatnimi czasy tak bardzo popularne. No, ale większość z nas prowadzi siedzący tryb życia i mam wrażenie, że ten czas lockdownu, pandemii sprawił, że jeszcze mniej się ruszamy, mniej wychodzimy, co jest oczywiście logiczne. I ja sama też miałam takie poczucie, że nie mam dokąd chodzić, dlatego korzystałam z tego komfortu, że mieszkam blisko parku i dzwoniłam do przyjaciółki, po prostu utrzymywałam kontakt z osobami, których brakowało mi na co dzień. Czasami słuchałam podcastu, innym razem po prostu szłam w ciszy, ale bardzo ważne jest to, żeby ruszać się, żeby zmieniać też otoczenie, nie siedzieć cały czas w domu i dotleniać się w miarę możliwości. Oczywiście wszystko zgodnie z regulacjami, obostrzeniami. Mam wrażenie, że nie muszę tego powtarzać w kółko, ale ja nadal jestem zwolenniczką tego, by korzystać z tej możliwości, że w lasach, w parkach nie musimy nosić maseczek i starać się obcować z tą naturą jak najwięcej. Dlatego ja do tej pory pilnuję się, żeby każdego dnia choć na chwilę wyjść z domu i się poruszać. Zdrowe odżywianie, temat trzeci, ostatni, ostatnie dwa nawyki. Jest to kwestia też szczególnie bliska mojemu sercu, bo jak wiecie, ja interesuję się zdrowym odżywianiem, dietą roślinną od lat. I powiem Wam szczerze, że śmieję się, że ja już w zdrowym odżywianiu jestem mistrzem. No nie znam osoby, która odżywia się zdrowiej ode mnie i zapominam o tym czasem i dopiero jak przyglądam się temu, co jedzą inni, to uświadamiam sobie, że ta moja miska jest naprawdę niezła, jeśli chodzi o bogactwo składników odżywczych. Oczywiście jeśli chodzi o to, czy być na diecie roślinnej, czy nie, to jest każdego prywatna decyzja. Ja też nie uważam, że to jest najzdrowszy sposób jedzenia. Można być zdrowym, jedząc też produkty z innych grup, których ja nie jem, ale moja decyzja etyczna, ale też środowiskowa i zdrowotna jest taka, żeby być na diecie roślinnej i można by wręcz stwierdzić, że niewiele tutaj mamy do ulepszania. Ale jednak udało mi się wprowadzić dwa, moim zdaniem, świetne nawyki, które bardzo, bardzo dobrze wpłynęły na mój stan zdrowia i
na komfort mojego życia wręcz. I pierwsza z nich są to stałe pory posiłków w towarzystwie. Jeśli chodzi o stałe pory posiłków i o stałe okno żywieniowe, czyli o stały okres w ciągu dnia, w którym spożywamy posiłki, to oznacza, że po raz pierwszy jemy o jakiejś porze i następnego dnia też, i kolejnego dnia też, czyli rozpoczynamy jedzenie, breakfast, break the fast, czyli przerwanie postu, o stałej porze, to jest coś bardzo, bardzo dobrego dla naszego zdrowia. I tak samo zamykanie tego okna, czyli jedzenie ostatniej rzeczy o tej samej porze i zostawianie sobie tych kilku godzin, kilkunastu, mam nadzieję, godzin na odpoczynek dla układu trawiennego, to jest coś bezcennego i o tej książce mówiłam milion tysięcy razy. Jest to książka Jedz, śpi i ruszaj się w zgodzie ze swoim rytmem okołodobowym. To jest książka, która absolutnie zmieniła moje życie. Przeczytałam ją właśnie teraz jakoś jeszcze zimą chyba. I jest to książka, która jasno mówi, że 12-godzinne okno żywieniowe to jest absolutne minimum dla naszego zdrowia, czyli ważne jest, żeby w ciągu doby było 12 godzin, kiedy nie jemy i nie pijemy niczego, co nie jest wodą, czy też jakimiś tam ziółkami, bo wtedy nasz organizm najlepiej funkcjonuje. Nasz organizm kocha cykliczność, uwielbia powtarzalność, wszystko w naturze jest cyklem. I wszystko w naturze jest powtarzalne, dlatego my też powinniśmy starać się w ten sposób żyć. Przeczytajcie proszę tę książkę, ona jest wspaniała. U mnie to okno żywieniowe zazwyczaj jest tak między, nie wiem, 8:30 a 19:30, tak w idealnym świecie, szczególnie w czasie lockdownu wiosną, to byłam w tym idealna. O 8 piłam sobie kawę i o godzinie 19 zaczynałam jeść kolację, także to jeśli chodzi o okno żywieniowe. Dalej ważne są też stałe pory posiłków. To też obserwuję po sobie, ale też po moich bliskich, ponieważ nasz organizm, tak jak powiedziałam, uwielbia cykliczność. Dzięki temu on dokładnie wie, kiedy będzie mu podany posiłek, więc na spokojnie między posiłkami zajmuje się swoimi sprawami i potem w porze posiłku pamięta o tym, że czas na obiad, robi się głodny, myjemy obiad i to wszystko jest takim bardzo uporządkowanym procesem. Nie wiem, czy tak mieliście, na pewno tak mieliście, że zapomnieliście zjeść albo jedliście za mało w ciągu dnia, wracaliście do domu, po prostu wygłodniali, zjedliście 3000 kalorii, po prostu nie mogliście przestać jeść, bo byliście na tak dużym deficycie w ciągu dnia. Naprawdę stałe pory posiłków sprawiają, że nie macie takich ataków głodu i to jest super sposób, moim zdaniem, też na regulowanie apetytu, bo wiemy, kiedy jest kolejny posiłek, więc nasz organizm po prostu się nie stresuje tym, że nie zjemy i to wszystko jest naprawdę ułatwiające życie i mówię to ze swojego doświadczenia i też z doświadczenia na przykład mojej mamy, która ma dokładnie to samo i powiedziała, że to jest cudowne, ona się robi głodna jak w zegarku, nie ma właśnie dziwnych napadów w ciągu dnia i niesamowicie podwyższyło to komfort jej życia i ja też sobie to bardzo chwalę, także bardzo, bardzo, bardzo Wam to polecam. I też kolejna rzecz, powiedziałam o tym na samym początku, że to jest jedzenie stałych posiłków w towarzystwie. Dla mnie osobiście była to fantastyczna zmiana, dlatego że zazwyczaj tak miałam, że kiedy jadłam sama, włączałam sobie jakiś film, zatracałam się w tym filmie, nawet nie byłam obecna przy tym posiłku, nim się obejrzałam, to zjadłam cały obiad. Natomiast dla mnie tak jest, że jedząc z kimś bardziej doceniam to, jaki jem posiłek, komentujemy to, co jemy i w bardziej uważny, obecny sposób to wszystko przebiega i przez to też wydaje mi się, że łatwiej jest nam się nie przejadać. Choć to też zależy, u mnie to musi być w towarzystwie osoby, która jest mi bliska, z którą czuję się komfortowo, bo wiadomo, jeżeli jesteśmy na jakiejś stresującej kolacji, to w ogóle nie myślimy o tym, że jemy, tylko stresuje nas to, co powiemy. Ale tak, zdecydowanie stałe pory posiłków po prostu tak mi ułatwiły życie. No i muszę dodać, że każdy może mieć te pory zupełnie inne i każdy może jeść dowolną liczbę posiłków. Powinnam to było powiedzieć na początku. Też więcej o tym jest w moim e-booku Holistyczne Pozdrowienia, więc polecam Wam naprawdę, bo nie ma czegoś takiego, że trzeba jeść 5 posiłków dziennie, nie ma czegoś takiego, że trzeba jeść 2 posiłki dziennie, że trzeba jeść śniadanie albo trzeba jeść późne śniadanie. Nie. Każdy z nas ma swój własny rytm, który mu odpowiada i Ty wybierasz, ile jesz posiłków. Ja akurat jem 3 posiłki dziennie, 3 większe posiłki, bo tak jest mi wygodniej, ale jeśli jesteś typem małych porcji i częstych posiłków, to śmiało uważam, że nie ma w tym absolutnie nic złego i też to potwierdza nauka.
I w ogóle o rytmie dobowym też więcej było w mojej serii, którą współtworzyłam z Asią Podgórską, czyli w Dobrze Wiemy. Jest cały odcinek o cyklu dobowym, także Wam go oczywiście podlinkuję. I słuchajcie, mój ostatni nawyk, o którym chciałam Wam dzisiaj opowiedzieć, to jest to, że przestałam pić kawę. Co się stało? To jest szok i to jest bardzo ciekawa historia. Niedługo pojawi się o tym film na moim kanale, więc zapraszam Was do śledzenia youtube.com/Karolina Subanska. Generalnie zacznę od tego, że nie ma nic złego w piciu kawy. Jakby kawa jest super i też badania pokazały, że ma ona dobry wpływ na mózg, na to, że mamy więcej energii, na naszą reaktywność, na nasz performance sportowy, zmniejsza ryzyko cukrzycy typu drugiego, zmniejsza ryzyko demencji, spala tłuszcz, zawiera wiele witamin, działa korzystnie na wątrobę i może też nawet przeciwdziałać depresji. Także tych pozytywnych skutków picia kawy jest sporo i absolutnie tutaj nie mówię nikomu, żeby jej nie pił, ale jest pewien haczyk. Nie należy, moi drodzy, pić kawy na pusty żołądek. Dlaczego? Dlatego, że ma ona bardzo zły wpływ na nasze trawienie, powoduje produkcję nadmiaru kwasu żołądkowego, może powodować zgagę, może powodować zespół jelita drażliwego, sprawia, że mamy taki wyrzut serotoniny, że może nam jej potem zabraknąć, więc odczuwamy spadek nastroju, możemy mieć takie uczucie roztrzęsienia, tak zwany anxiety, czyli stanów lękowych, właśnie spadki energii, sprawia, że gorzej przyswajamy składniki odżywcze z pożywienia, możemy być odwodnieni i też spada nam apetyt, przez to wydaje nam się, że nie jesteśmy głodni, a potem jak nam wróci ten apetyt, to jesteśmy znacznie bardziej żarłoczni podczas śniadania. Także te wszystkie argumenty mówią jasno, że picie kawy rano nie jest najlepszym rozwiązaniem jako pierwszej rzeczy na pusty żołądek, a ja tak robiłam od lat i od bardzo dawna chciałam z tym zerwać, ale nie mogłam znaleźć w sobie motywacji. I słuchajcie, to się wydarzyło przez przypadek. To jest dosyć długa historia, ale kiedy robiłam sobie taki detoks owocowo-warzywny dwudniowy, to nie piłam kawy, ponieważ no, to troszeczkę przeczy detoksowi. I kiedy chciałam wyjść z detoksu, to stwierdziłam, dobrze, zrobię sobie matcha dzisiaj, żeby nie zalewać tego żołądka kawą, żeby nie przeżywał szoku po tym detoksie owocowo-warzywnym. I powiem Wam, że tak jak zrobiłam sobie matcha pierwszego dnia, tak mija w tym momencie chyba 2 miesiące, odkąd nie piłam kawy rano na pusty żołądek. I powiem Wam, że jestem z siebie mega dumna, bo to jest cel, który osiągnęłam, też nie będąc świadoma, że go w ogóle mam. Trochę tak jak ze stawaniem na głowie. Natomiast kilka słów w ogóle o matchy, którą Wam serdecznie polecam. Matcha zawiera mnóstwo antyoksydantów, ma bardzo dobry wpływ na metabolizm, tak jak kawa, tylko że nie ma tych złych skutków kawy. Obniża cholesterol i poziom cukru we krwi, zawiera błonnik, chlorofil, selen, chrom, cynk, magnez i poprawia nam nastrój. Wpływa dobrze na koncentrację, ale jednocześnie nas uspokaja, czyli ten wyrzut energii jest znacznie bardziej spokojny, my jesteśmy też wyciszeni, jesteśmy bardziej skupieni i obecni, czyli rozbudzeni, więc tutaj mamy ten efekt kawy, ale to nie jest taki roztrzęsiony strzał. Więcej Wam opowiem o tym, tak jak powiedziałam w filmie, ale co ciekawe, mój organizm w ogóle nie miał ochoty na kawę. To jest tak, że ja piłam tę matchę, bo ja budziłam się rano mając ochotę na matchę, a na myśl o kawie czułam takie dziwne uczucie w klatce, jakby, nie wiem, wyobrażałam sobie ten kwas żołądkowy, nie wiem tutaj, czy moja wyobraźnia działała zbyt bujnie. Ale to było bardzo interesujące. I raz zrobiłam sobie kawę po obiedzie i powiem Wam, że wypiłam 2 łyki i ją odłożyłam, bo czułam, że ona źle działa na mój układ pokarmowy. Bardzo, bardzo ciekawa obserwacja. Zdarza mi się raz na jakiś czas po południu napić się kawy. Myślę, że wypiłam może 4 kawy przez te 2 miesiące i zazwyczaj, tylko jeżeli oczywiście miałam na nie ochotę, z mlekiem, małe i słabe, raz mi się zdarzyło rzeczywiście wypić kawę i czułam palpitację serca i nie było to przyjemne, ale jest to dla mnie bardzo duża zmiana. I teraz jakie widzę efekty przede wszystkim? Efekty są takie, że nie mam, słuchajcie, właśnie spadków energii i spadków nastroju. Ja zrozumiałam, że ja nie byłam w stanie sobie wyobrazić wstania rano i nie napicia się kawy. Byłam wściekła na myśl, że mogłabym nie wypić kawy, na przykład kiedy byłam na wyjeździe i był z tym problem. I
to nawet nie chodzi o to, że kawa mi poprawiała humor, tylko ja bez kawy miałam zły humor. I to było bardzo ciekawą obserwacją, bo powinnam też była Wam to wcześniej powiedzieć, że to było w ogóle, to jest w ogóle kluczowe odkrycie, że ja teraz jestem znacznie bardziej wyważona, mam stale dobry humor, mam cały czas podobną podaż energii, a w przypadku kawy rzeczywiście jej brak sprawiał, że ja czułam się tragicznie. Tak, jeszcze raz to powtórzę. To nie jest tak, że kawa sprawiła, że ja się czuję super, tylko brak kawy sprawił, że ja się czułam średnio. I to jest niesamowicie istotna kwestia i dlatego zachęcam Was do spróbowania nie picia kawy, nawet po to, żeby to zaobserwować i przyjrzeć się temu, jak bardzo możemy być od tej kawy uzależnieni. Także nawet pamiętam, że napiłam się raz kawy w ciągu dnia i po prostu momentalnie poczułam się najszczęśliwszą osobą na świecie. Pomyślałam sobie, wow, kawa to naprawdę jest narkotyk. Po prostu tak mi skoczył poziom serotoniny, że w tym momencie mam nastrój 100 razy lepszy i tutaj się niby uśmiecham, ale to było nieco przerażające, powiem Wam szczerze. Także jest to na pewno nawyk, który mam nadzieję, że zostanie ze mną na długo i bardzo nie chciałabym wrócić do picia kawy na pusty żołądek, choć możliwe, że wrócę do picia kawy w ogóle nieco bardziej regularnie, bo tak jak mówię, jest ona na pewno zdrowa. I też a propos tej serotoniny i tej całej chemii w naszym mózgu, to Was odsyłam do innego odcinka, dobrze wiemy, o neuroprzekaźnikach, który też moim zdaniem zawiera masę cennych informacji. To by było na tyle, jeśli chodzi o nawyki, którymi chciałam się z Wami dzisiaj podzielić. Także podsumowując, jest to medytacja, weekendy bez Instagrama, codzienny ruch, codzienny spacer i to nie jest to samo, stałe pory posiłków w towarzystwie i poranki bez kawy. Mam szczerą nadzieję, że ten odcinek był dla Was ciekawy i może nawet inspirujący. Zapraszam Was za tydzień na wyjątkową rozmowę z Markiem Kamińskim. Porozmawiamy o tym, jak to jest spełnić swoje wielkie marzenie i być szczęśliwym. Jak to jest osiągnąć tak wiele i nauczyć się żyć zwykłym życiem i wrócić do codzienności. Porozmawiamy też o tym, jak powstała metoda biegun, czyli jak przełożyć mądrości z zdobycia biegunu na cele właśnie codziennego życia i podobny temat rozwiniemy w kolejnym tygodniu z panią psycholog Małgorzatą Pióro, czyli poruszymy temat tego, jak planować i wyznaczać sobie cele w tak niepewnym czasie, jaki mamy obecnie. Także dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka i jeszcze Wam na koniec przypomnę, że podcast ukazuje się w każdy poniedziałek o 7 rano, jest na YouTubie, na Spotify i na iTunesie. Jeżeli będziecie mieć chwilę, to koniecznie wystawcie podcastowi recenzję na iTunesie w aplikacji Podcasty na iPhone'ach. Tam możecie dać mu odpowiednią liczbę gwiazdek, zostawić kilka słów komentarza, to bardzo im pomaga i promuje podcast. Na YouTubie, tak jak mówiłam, komentarze, ale możecie też zasubskrybować kanał i dać oczywiście łapkę w górę. Na Spotify możecie zaobserwować podcast, a jeżeli chcecie dodatkowo wesprzeć mój podcast, to zapraszam Was oczywiście do kupowania moich produktów elektronicznych, produktów zero waste'owych, czyli właśnie do mojego e-booka o zdrowym stylu życia, holistyczne pozdrowienia, ale też do mojego e-booka z przepisami, czyli do foodbooka. Wszystko Wam linkuję, to jest na mojej stronie karolinasobańska.com/sklep. I oczywiście odsyłam Was też do mediów społecznościowych Fundacji Marka Kamińskiego po więcej szczegółów odnośnie wyzwania 5 kroków na biegun. Mam nadzieję, że dzięki tym wskazówkom i tym materiałom będzie Wam łatwiej zmotywować się najpierw, a potem wcielić w życie swoje postanowienia, bo bardzo, bardzo ważne jest to, żebyśmy teraz o siebie dbali. Zawsze było, ale teraz myślę, zdajemy sobie z tego sprawę jeszcze bardziej. Także po raz ostatni dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka i słyszymy się już za tydzień. Cześć!